witam kochani ponownie. Filmiki z jednostki wojskowej i z obiektu teraz technicznego, który tu jestem, będą w późniejszym czasie, ponieważ nagrywałem na innym telefonie. Na tym mam bezpośrednio na YouTube'a wejście i od razu wysyłam, a ten się będzie przygrywał w tej chwili. Luna odpoczywa. Powiem wam tylko jedno, że pochodziliśmy trochę nad jednostce i tutaj masakra, kleszczy tyle, że to się w głowie nie mieści. Właśnie Lunę wyczesałem, wypielęgnowałem. To jest po prostu tragedia, nie? Nie wychodź Luna, zostań! To czesałem po prostu, ja też musiałem się odczepać, bo nie wiem, tych kleszczy, buty zdjąłem też swoje. O, patrzyłem, czy nie są, no, czy nie ma tych w środku kleszczy. Luna, proszę wejść do środka, tak? Już, chodź tu. No, także po prostu tego, a w tej chwili właśnie będę muszę podłączyć i pliki z filmami będę sobie przegrywał tu bezpośrednio szybko na komputer i z komputera później będę filmiki wysyłał. Także taki króciutki film właśnie wysyłam na YouTube'a. Te filmy będą albo dzisiaj, albo jutro. No, ogólnie fajnie chyba wyszło. Chociaż mówię, tam tu chyba lepiej na tym obiekcie właśnie bunkrowym. Nie, no tylko w środku trochę do dupy, bo nie mam dobrej latarki, bo musiał mieć taki halogen, żeby to wszystko ładnie oświetlić. Ale tak na szybcika to jakoś tam wyszło. Więcej było tu na obiekcie opowiadania i pokazywania. No i myślę, że jakoś to fajnie wyjdzie i będziecie zadowoleni. To są takie filmiki krótkie, szybkie, a no te są dłuższe, te na jednostce. Nie robię na razie filmików takich konkretnych, że tam łączę i tak dalej, ponieważ ani tego nie umiem, nie mam czasu na to. Trochę trzeba poświęcić, a staram się chociaż na bieżąco to na żywca nagrywać. Myślę, że to jakoś będzie wychodziło. Nie wiem, zostawię chyba Lunę. Teraz nie miałem jeszcze na cmentarz, gdzieś taki ten ewangelicki. Zobaczymy. Na razie się to przygrywa. Nie wiem, czy nie pojadę do siebie, zostawię Lunę i nie pojadę jutro rano na jakieś wykopki detektorem gdzieś tam może nad jezioro jakieś, bo z nią to niestety no tak jeszcze jest kiepsko, ponieważ biega ciągle gdzieś tam, węszy i tak dalej, jest młoda, rozwariowana, także na jakiekolwiek takie z wykrywaczem rzeczy, czy nawet tam strzelanie sobie jak z wiatrówki czy coś, to no, no nie za bardzo, nie? I póki co jeszcze, ale spokojnie, no muszę ją przyzwyczaić do tego wszystkiego. Jest, ma tyle w sobie werwy, a jeszcze bardziej, że kłaczy. Także w samochodzie też wszystko jest od kłaków. No ale fajnie, jest to jakieś wyzwanie i tak to wygląda, nie? Także do zobaczenia, kochani. Ja wysyłam ten filmik i pa, buziaki.